Zadanie jest takie. Znak zapytania, czyli ile to się równa, w przybliżeniu, bo taki pofalowany znak równości oznacza równość w przybliżeniu, czyli około, mniej więcej, nie musimy podawać dokładnego wyniku, 44 razy 78. Czyli ile to jest w przybliżeniu 44 razy 78? Mamy oszacować wynik. Zachęcam Was do zatrzymania teraz filmu i zastanowienia się, jak można oszacować wynik takiego mnożenia. Pamiętajcie, że nie musi to być wynik dokładny. Wystarczy, że będzie się z grubsza zgadzał. I która z tych czterech liczb leży najbliżej takiego przybliżonego wyniku? No dobrze. Można do przybliżania podejść w ten sposób, że zapytamy, blisko jakiej liczby leży każda z tych dwóch liczb, ale takiej liczby, którą łatwo się mnoży w pamięci. Na przykład 44 leży blisko 40, czyli to by było równe w przybliżeniu 40. 40 jest przybliżeniem liczby 44, albo inaczej 44 to w przybliżeniu 40, a 78 leży całkiem blisko 80, czyli to by było równe w przybliżeniu 40 razy 80. I takie mnożenie jest już znacznie prostsze. Może już obliczyliście w pamięci, że 4 razy 8 to 32 i tu mamy 4 dziesiątki, a tu mamy 8 dziesiątek, czyli to będzie 4 razy 8 i dwukrotnie razy 10. Żeby było to czytelne, to możemy zapisać tak. 40 razy 80 to to samo, co 4 razy 10, czyli 40, razy 8 razy 10, czyli 80. A to jest równe, i możemy zamienić kolejność mnożonych liczb, równa się 4 razy 8 razy 10 razy 10. 4 razy 8 to 32, 10 razy 10 to 100. Czyli to jest równe 32 setki, albo mówiąc inaczej 3200. Czyli odpowiedź C jest poprawna. To nie jest dokładny wynik. 44 razy 78 nie jest równe 3200, ale jest równe w przybliżeniu. Taki nie do końca dokładny wynik przydaje się czasami w życiu. Czasami wystarczy, że wiemy mniej więcej, ile coś mogłoby być równe. Albo kiedy obliczymy dokładnie, ile to jest 44 razy 78 i chcemy sprawdzić, czy wszystko jest ok. Na przykład mnożymy te dwie liczby i wynikiem jest 20. I wtedy z grubsza zastanawiamy się, ile to jest 40 razy 80 i wychodzi, że powinno być trochę ponad 3000. Czyli 20 to za mało. Coś musiało pójść w obliczeniach nie tak. Szacowanie pomaga sprawdzać wyniki dokładnych obliczeń.